One, two, three, funk it. Hej, witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj mam dla Was filmik z ozdabianiem zeszytów. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba i jeśli chcecie drugą część, oczywiście dajcie mi znać na dole, bo tym razem nagrałam tylko 3 kategorie, nie chciałam, żeby ten filmik był jakiś za długi, także jak chcecie drugą część, ja ją bardzo chętnie nagram. Na początku pokażę Wam nagłówki, czyli coś, w czym możecie zapisać najważniejsze rzeczy. Pierwszym nagłówkiem będzie taki zwykły prostokąt z pineską na środku. Kolejny nagłówek to będą jakby takie ozdoby po bokach i w środku wpisujecie Waszą ważną rzecz. Oczywiście możecie je robić większe, mniejsze, kolorowe albo czarne. Ja wszystko robiłam czarnym, żeby po prostu było jak najlepiej widać, ale oczywiście możecie dodać jakieś kolory. Kolejny nagłówek jest bardzo prosty, bo są to zwykłe przerywane linie, a wyglądają bardzo efektownie. Następnie jest to zwykły prostokąt z liniami po bokach i moim zdaniem najlepiej to wygląda, jak użyjecie do tych linii po prostu innego koloru, który pasuje do koloru waszego prostokąta. Później jest to prostokąt z takim jakby kolorowym cieniem, kolorową podkładką i w niej możecie zrobić, tak jak ja na przykład, kreski albo jakieś inne kształty. Ładnie wyglądają też jakieś kółeczka, gwiazdki, serduszka czy kropki. Później są to zwykłe dwie kreski z kółeczkami od strony wewnętrznej, ale możecie też zrobić odwrotnie. Kolejnym nagłówkiem będzie to taka tabliczka ze sznurkami i te sznurki również możecie zrobić w innym kolorze, bo też będą ładnie wyglądały. Później będzie taka, nie wiem jak to nazwać, ale taka ala strzałka z takimi strzałkami po dwóch bokach. Teraz coś, co chyba podoba mi się najbardziej, czyli po prostu takie jakby dwie wygięte wstążki i zapisujecie w dwóch częściach coś, co jest dla Was ważne. Kolejną kategorią będzie zapisywanie daty i tutaj też Wam pokazałam sposoby na ładne zapisanie daty, żeby była ona widoczna. Tutaj akurat zrobiłam tylko dwie zwykłe kropki, a wygląda to naprawdę ładnie. Następnie będzie to mini kalendarzyk i możecie go narysować większego lub mniejszego, ale chyba mniejszego już się nie da, bo ja tutaj narysowałam naprawdę mały i ledwo co zmieściłam datę w środku. Później wymyśliłam coś takiego, że zapisuję miesiąc największą czcionką, a po bokach dzień i rok mniejszą i robię takie dwie zwykłe kreski. I te kreski również ładniej wyglądają, jak zrobicie je innym kolorem. Później narysowałam strzałkę i na górze napisałam datę liczbami. Tutaj troszkę mi się nie zmieściła, ale to pomińmy. A na dole napisałam po prostu, jaki to jest dzień. Następnie, nie wiem jak to nazwać, po prostu zobaczcie, zapisałam również datę osobno i dzień osobno. Moim zdaniem to jest najlepsze zapisywanie daty, że zapisujecie też i datę i dzień i wygląda to naprawdę fajnie. Później również jedno z mniejszych zdobień.
czyli po prostu zapisanie dnia na górze, a miesiąca i roku na dole, postawienie kreski i zrobienie kropek również ładniej wyglądają, jak są w innym kolorze. I na końcu data będzie na takich jakby chorągiewkach, ale skrócona, czyli będzie to po prostu pierwsze litery dnia albo miesiąca i zapisane też liczbami. Następnie nie wiem, jak to nazwać po polsku, także zapisałam po angielsku, ale są to po prostu takie przedziałki, coś czym oddzielacie jedno od drugiego na waszej stronie, jeśli starczy wam miejsca albo po prostu chcecie to podzielić. I pierwszą przedziałką będzie to po prostu zwykła strzałka, później będą to zwykłe kropki i tutaj również postawiłam na prostotę, ale nie chcę, żeby to było coś trudnego, żebyście mogli to łatwo narysować i chcę wam po prostu pokazać, że nawet takie zwykłe kropki mogą wyglądać fajnie. Następnie nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu zobaczcie i to również wygląda bardzo efektownie. Kolejną przedziałką jest to wzorek, który w sumie wymyśliłam, miał być co inny kształt, ale tak mi do głowy przyszło to i wygląda to naprawdę ładnie. Kolejną przedziałką będzie po prostu taka gałąź z listkami. Również możecie listki zrobić w innym kolorze albo je zamalować. Ja zostawiłam tak, bo mi się tak najbardziej podoba. Następnymi dwoma przedziałkami będą to kształty z kropkami. Tutaj również możecie dać inne kształty w środku. Ja akurat narysowałam serduszka i takie jakby kwadraty z potrójnych linii. I ostatnim przykładem również bardzo prosta przedziałka, czyli po prostu linia z kropkami. Co jakiś czas możecie również użyć innych kształtów, ja akurat postawiłam na kropki. Więc to już koniec, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie mi znać na dole i dajcie mi znać, czy prowadzicie jakiś swój dziennik, albo czy lubicie ozdabiać zeszyty, bo ja bardzo lubię. Więc to ja już się z wami żegnam, zapraszam na wszystkie moje social media i widzimy się w następnym filmie, pa pa! I love you, I love you, I love you.